Cześć i czołem. Dzisiaj jestem w Lautenbrunnen. Plan jest taki, żeby wejść na nogach na Muren. Być może jak nie ma śniegu, to następną stacją jest Birk, o ile dobrze pamiętam. No raczej na Schildhorn to nie ma szans, bo tam się idzie około 7 godzin, trzeba było z samego rana wystartować. Także trochę się spóźniłem dzisiaj, żeby to poczynić. Ale wejdziemy na Muren, zobaczymy jak tam wygląda wszystko z góry, jakie są krajobrazy. Pokażę też Wam jaka jest ścieżka, czy ciężka, czy raczej może każdy nawet bez kondycji ją pokonać. Także nie przedłużając, lecimy z tematem. Kurwa, zajebiście. Mam nadzieję, że jakiś kurwa głaz zaraz nie pierdolnie z góry mi na łeb. Thank you.
tutaj tym szlakiem wchodzę na Muren. Już teraz chodziłem, powiem wam, że ten szlak nie należy do takich najłatwiejszych. Tam później są jeszcze takie kamienie, także nie jest lekko. No panowie i panie, każdemu się podoba co innego, ale jak dla mnie to wygląda zajebiście. No nie znam innego lepszego określenia, krótko i na temat. Dobra, lecimy dalej. Taka kamienista ścieżka. Ale idzie. Można to ogarnąć. No spokojnie. Krówki. Wyczuś, wyczek. Denerwuj się tak po buzie. Już spokojnie. Z te nerwy. Właśnie wiecie co? Zadziwia mnie, jak oni zrobili, że tutaj funkcjonują te w ogóle gondole, nie? Opis na linię, może tego nie widać na telefonie, ale jest dosyć spory. I tam, kurde, ile tam jest napakowane ludzi, nie? Też tego nie widać. Ale tam jest, no nie wiem, pełna gondola, też jest 80 ludzi. Napijemy się troszkę wody, zobaczymy czy jest dobra, żebym nie piznął tylko w kalendarz. Co, nie ma wiatru? Kurczę. O, teraz idzie pięknie, super. Ale ładnie go poniosło do góry. Zajebiście. Kurwa, ale go wyjebało w górę. Ładnie to poczynił. Brawo. Widać, gościu nie jest pierwszej łapanki. No to leć maleńki. Co wy powiecie na te Alpy? Podobają wam się? Bo mi się podobają i to bardzo. Szczerze wam powiem, że... A coś tam będę... Zajebiście mi się podobają. Nie ma co tam. To mój kumpel mówił. Nie ma kurwa strania po gałęziach. A tam jest Bir, nie? To jest kolejna stacja, a tam jest chyba Schildhorn. A tutaj już leży śnieg. Ciekawe w ogóle jak tam prowadzi ta droga. Do tej stacji. Bo normalnie można wejść aż na samą górę, ale to jest, że jest za dużo śniegu. Jeszcze dowrócimy. Podsumowując dzisiejszą wędrówkę, jakbym miał wam tak podpowiedzieć, jakbyście chcieli przyjechać do Lauterbrunner, jak się za to zabrać, to ja polecam, jeżeli chcecie tutaj
tutaj wjechać gondolą na Muren, później na Birk, albo Birk chyba, i na Schildhorn ostatecznie. To najlepiej, żebyście dojechali do Stechelberg, o ile się nie mylę, nie wiem czy, znaczy nie mylę się co do tej miejscowości, bo ona się tak nazywa, tylko nie wiem po prostu czy ją dobrze wymawiam, nie jestem jakimś super poliglotą i tak dalej, także jak ktoś wie lepiej jak to się wymawia, to powiedzcie, napiszcie i tak dalej, tak? Ale dobra, nie uciekajmy z tematu. Czyli tak, jeżeli ktoś chce przyjechać i zwiedzić tutaj Schildhorn, to polecam dojechać do Stechelberg i stamtąd macie dwie możliwości, albo bierzecie gondolę i wjeżdżacie na samą górę. To oczywiście są też inne możliwości, że możecie wjechać na jedną stację, na drugą przejść na nogach. Też jest taka możliwość, ale możecie też z samego dołu, czyli z tego Stechelberg, gdzie są wyciągi, wjechać na samą górę, na Schildhorn. To będzie Was kosztowało 108 franków. Jeżeli macie zniżkę z SBB, czyli to jest przewoźnik taki szwajcarski, to będziecie mieli 50% promocji. Jeżeli tego nie macie, to tak jak powiedziałem, 108 franków. Ja tak jakby nie chciałem wjeżdżać gondolą, bo ostatnio miała trochę taka przykra sytuacja we Włoszech była. Tam kilka gondol się właśnie odczepiło od tych lin, spadło i tam 47 osób było poszkodowane. Niestety 15 osób nie dało się uratować, zmarło. I tyle w temacie, tak? Także te gondole trochę mnie odstraszają. Powiem Wam, że ten cały system, no ktoś to zrobił, ktoś to obliczył, ale to wygląda bardzo słabo. Jakby to tak wszystko nagrał, no nie wiem, ja jakoś nie przekonuję mnie tym. To jest trochę słabe. No ale ja nie jestem specjalistą, także co ja tu mogę powiedzieć, no to chyba wszystko jest dobrze policzane i funkcjonuje. Nie wiem, co się stało w tych Włoszech, dlaczego to się stało, że jednak te gondole tam pospadały. No i tyle w temacie, tak. Także jeżeli Wam się podobało tutaj to, co dla Was nagrałem, zostawcie mi łapkę w górę lub w dół, zostawcie suba i widzimy się w następnym filmie. Pozdro, siema, hej.